kolejnego punktu listy rankingowej problematyki osób niepełnosprawnych. Paragraf 1. Przeznacza się środki finansowe w wysokości 10 350 zł zabezpieczone uchwałą nr 26 łamane przez 486 z dnia 2 lipca 2013 na zadanie powierzone w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2014 dla zespołu szkół ogólnokształcących i integracyjnych nr 4. Nazwa zadania: wymiana drzwi wejściowych do sali gimnastycznej na zadanie pod nazwą remont toalety znajdującej się przy sali gimnastycznej i przystosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ta zmiana wynika z uzasadnionego wniosku pani dyrektor, która już była, więc chwilę na to nadeszli i prosi o przesunięcie wnioskowanej kwoty na inne zadanie. Dziękuję. Ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, czego poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Stwierdzam, że za przyjęciem jednogłośnie.